Rzutem ze środka boiska zapewnił Cumberland pierwszy od 14 lat tytuł. Dziękuję wam wszystkim. Gram dla jednej osoby, mojego taty, żeby był ze mnie dumny. Twierdzi, że to był wypadek. Są świadkowie? Jego ojciec. Potwierdza tę wersję? Nie on jeden. Wszyscy chwalą Colina Parksa. Świetny gracz, wzorowy uczeń. Za rok poszedłby do koledżu. Zabiłem Josha. Nie chciałem, ale to moja wina. Co się stało? Wygłupialiśmy się. Tata wozi broń. Chcieliśmy postrzelać na wiwat. Kto wyjął broń? Ja. Sądziłem, że to będzie zabawne. Wóz był otwarty? Tak. Z bronią w schowku? Nie chcę, żeby tata miał kłopoty. To moja wina. Co było dalej? Josh zabrał mi broń. Chciał strzelić w powietrze. Mówiłem, że wpakujemy się w kłopoty. Próbowałem mu ją odebrać i... Wtedy wypaliła. Zobaczyłem go na ziemi. Próbowałem ratować, ale nie dałem rady. Colin powtarzał, że mu przykro, że nie chciał. Gdzie pan wtedy był? 20 metrów dalej. Widziałem, że się kręcą koło pick-upa. Nie zaniepokoiło mnie to. Biliście się? Nie. Pokłóciliście się o coś? Nie. Piłeś? Nie. Brałeś narkotyki? Nie. A Josh? Chyba nie. To oficjalne przesłuchanie. Jeśli chcesz coś wyjaśnić, zanim dostanę wyniki badań krwi, zrób to teraz. Mówię prawdę. To moja wina. Zostawiłem broń w schowku. Nie zamknąłem wozu. Nie karzcie go za mój błąd. Kiedy nauczą się chować broń? Pan Parks ma zezwolenie. Jeden nie żyje, a drugi ma zmarnowane życie. Ich zeznania pasują. To był wypadek. Oddamy go pod opiekę ojca? Nie był karany, nie spróbuje uciec. Niech mówią, co chcą. Jesteś wspaniałomyślna. Zatrzymam mu prawo jazdy i paszport. I postawię radiowóz przed ich domem.
To rozumiem. Jest tu niejaki Patrick Leary. Powinieneś go wysłuchać. Byłem na ognisku. Powinienem pogadać z policją, ale wystraszyłem się i uciekłem do domu. Co chcesz powiedzieć? Byłem tam. Widziałem, jak Colin zastrzelił Josha. I've never seen anybody get shot before. Need you to clarify. Czy to był wypadek? What you saw? Could that have been an accident? Accident? They were fighting. Kłócili się. Celował w niego. To nie był wypadek. It was not an accident. Krok od domu. Kiedy to kupiłaś? Nie pokazuj jej, to prezent. Spokojnie. Na pierwsze urodziny. Lalka? Nie ciężarówka? Kup co chcesz. Marzyłem o rowerze, a tata kupił mi kolejkę. Ogromną. Byłeś zły? Nie chciałem go urazić. Myślę, że kupił ją też trochę dla siebie. Myślę o sprawie. O chłopaku, który zastrzelił kolegę? Straszne. Myślisz, że to był wypadek? Mamy świadka, który twierdzi, że to morderstwo. Co z nim będzie? Nic dobrego. Uważaj, ludzie uwielbiają koszykarzy. Kłócili się. Byłem w lasku, za wozem. Wszystko widziałem. Co tam robiłeś? Odlewałem się. Na pewno się kłócili? Wrzeszczeli, popychali się, machali łapami. Słyszałeś, co krzyczą? Josh powiedział, nie strzelisz do mnie. A Colin to zrobił. Kto trzymał broń? Colin. Dostanę coś do picia? Byle nie kawę. W jakim był stanie? Roztrzęsiony, ale trzeźwy. Dowody to potwierdzają? Ślady krwi wskazują na to, że Colin stał dalej niż na długość ramienia. Kąt rany wlotowej to potwierdza. Celował w niego? Kłamali. A ja go puściłam. Wiemy, gdzie mieszka. Aresztujcie Colina. Musimy dojść, o co się kłócili. Zdobądź szkolne akta Patryka i przeszukaj ich szafki. Powinien pójść do fryzjera. O co mogli się pokłócić? Chodzili z tą samą dziewczyną. Nie poszło o nią. Było dobrze, póki się nie pojawiła. Zerwała z naszym Joshem. Jakoś to przeżył. Przestał spotykać się z Colinem. Pierwszy słyszę. To chłopak. Był chłopcem. O tym się nie mówi. Długo się znali?
od obozu sportowego w zeszłym roku. Josh odpadł z drużyny i Colin namówił go, żeby przeniósł się do Cumberland. Uwielbiał koszykówkę. Popieraliśmy jego pasję. Został przyjęty na studia. Pokochałby college. Tydzień temu pobili się w szatni. O ciebie? Zerwałam z Joshem i zaczęłam chodzić z Colinem. Głupia sprawa. Byli w tej samej drużynie. Widywali się każdego dnia. Od Colina? Kiedy wygrali eliminację. To straszne. Mój chłopak siedzi za zabicie mojego byłego chłopaka. Kłócili się. To taki wiek. Hormony buzują, ale grali w jednej drużynie. Otworzy pan szafkę Josha? Wszyscy podniecali się rzutem, który załatwił nam play-offy. Nie zrobiłby tego bez Josha. Czas uciekał, a on przejął piłkę i podał Colinowi. Reszta to już historia. Odczepcie się od nas. Szkoda, że stracicie sezon. Są ważniejsze rzeczy. Colin to napisał. Pokazałam ją jego adwokatowi, poprosił o spotkanie. Chce układu? Tak. A my? Kartka to kolejny dowód, że to nie był wypadek. Dziewczyna twierdzi, że się kłócili. I mamy naocznego świadka. Idźmy na układ. Dlaczego? Patrick przepadnie w sądzie. Ma problemy z przyswajaniem wiedzy. Dysleksja i dysfunkcja. Myli to, co widzi, z tym, co słyszy. Bierze leki? Jasne. Więc nie ma problemu. Najman to stary wyga, podważy jego wiarygodność. Jest tym dobry. Postraszmy go świadkiem, wytargujmy układ. Colin musi siedzieć. Ile? 12. Zgódź się na 8. Wolę zostać przy 12. Byle nie było rozprawy. 12? Mój syn w więzieniu? Spokojnie, powiedz im prawdę. Trzymajmy się faktów. Josh brał sterydy anaboliczne. Co? Był na sterydach. Powiedz mi. Nie chciałem tego wyciągać. To pomówienie. Wpadł w szał i zaatakował go. Działał w obronie własnej. Wpadł w szał? Chronił pamięć kolegi i chciał oszczędzić rodzinie cierpień. Wzruszyłam się. Obrona własna? Przysięgli uwielbiają takie sprawy. Uniewinnią go. Na zasadzie sam się o to prosił? To uczciwy układ. To jakieś dęte bajeczki. Mam raport. Ani słowa o sterydach. Nieumyślne spowodowanie, 2 lata w zawieszeniu. Spotkamy się w sądzie. Dowiedziemy, że jest winny i posadzimy na 20 lat. Miss Chase. Popierasz tę taktykę silnej ręki? Całkowicie. Powiedziałem, że nie chcę procesu. Te sterydy to wymysł. Chcieli wytargować lepsze warunki. Obyś się nie myliła.
Mam dobre wieści. Widzisz? Wątroba nie nosi śladów długotrwałego zażywania, raczej eksperymentował. Ze sterydami? Nie wpadł w szał. A raport toksykologa? Nie ma w nim słowa o sterydach. Ten steryd to androgen. Nie ma go na liście. Na tej liście. Liście? 29 zabójczych substancji. Tej nie było na liście. Pomyśl, jak uratować jego reputację. Mam zeznawać? Obrona zrobi z niego agresywnego furiata. Nigdy nikogo nie zaatakował, zwłaszcza Colina. Proszę spojrzeć. Z zeszłorocznego obozu. Nie skrzywdziłby muchy. Nie było to w jego naturze. A nagłe wybuchy, zmiany nastroju? Jak każdy nastolatek. To jego wina, że został zastrzelony? Tak to ukażą. Do diabła z nimi. Nie wiedziała pani, że syn brał sterydy? Przeznaczone dla bydła domowego? Kochał koszykówkę, zrobiłby wszystko, by zostać w drużynie. Nie wiedziała pani? Nie. O której kończy pani pracę? 17:00, 17:30. A mąż? Zależy, przed 20:00. Nie wiedzieliście, co syn robi po szkole? Grał w kosza. Na okrągło? Opiekował się rodzeństwem. Zostawiała pani z nim dzieci? Tak. Mógł zachowywać się agresywnie? Wie pan, co to papla? Słucham? Papla. Słyszał pan o tym? Proszę odpowiedzieć. Odpowiadam. Wysoki sądzie, chcę to usłyszeć. Gdyby dawano nagrody za paplanie, mój 5-letni syn by ją zdobył. Ma oczy wokół głowy. Gdyby syn coś brał, zachowywał się dziwnie, na pewno bym o tym wiedziała. Oskarżenie wzywa Patryka Leary. To wóz, przy którym się kłócili. Ja byłem tu. Po której stronie stali? Po tej. Josh powiedział, nie strzelisz do mnie, a Colin strzelił, widziałem to. Czy cierpisz na dysleksję i dysgrafię? Sprzeciw, brak związku. Oddalam, bez wdawania się w szczegóły. Możesz odpowiedzieć. Tak, ale biorę leki. Masz problemy z odróżnianiem dźwięków? Już nie. Po to są leki. Gdybym przeczytał ci prosty przepis na ciasto, potrafiłbyś go powtórzyć? Związek? Twierdzi, że mój klient powiedział, nie strzelisz do mnie. Po ciemku za drzewami. Cierpi na afazję wzrokową. Mogę kontynuować? Zezwalam. By upiec ciasto, nagrzej piekarnik do 160 stopni. Nasmaruj blachę. Mógłbyś to powtórzyć? Żeby upiec ciasto, upiec ciasto, podpowiem ci. Nagrzej piekarnik do 160 stopni. Powtórz.
Nie potrafię. Ale widziałem Colina. Przejdziemy do tego. Co widzisz na monitorze? Drzewa. Stałeś tu, gdy padł strzał? Za drzewami. Nie zasłaniały widoku. To zdjęcie zrobiono za dnia. Widzisz coś? Nie, ale nie byłem tam w dzień. A więc nocą widzisz lepiej? Nie to chciałem powiedzieć. Nie mam więcej pytań. By właściwie przetworzyć informacje, musisz jednocześnie i widzieć, i słyszeć? Tak. Obrona twierdzi, że świadek nie widział i nie słyszał przestępstwa. Wnoszę o wizję lokalną. Czy to konieczne? Pan to zaczął. Niech przysięgli zdecydują. Stałem w tym miejscu przez cały czas? Widziałem ich. John rzucił, nie strzelisz do mnie, a Colin to zrobił. Stań tutaj. Proszę. To dowodzi, że świadek dokładnie widział Josha i Colina. To wszystko, wysoki sądzie. Mecenasie? Nie mam pytań. To wszystko, panie i panowie. Dlaczego poznali tylko jego wersję? Spokojnie, naprawimy to w sądzie. Co się wtedy wydarzyło? Zobaczyłem, że stoją przy wozie i się kłócą. Josh był wściekły. Świadek przeczy wcześniejszym zeznaniom. Oddalam. Bał się pan, że mógłby zabić? Oczywiście, teraz wiem, że brał sterydy. Co było dalej? Podbiegłem i odciągnąłem go od syna. Wtrącił się pan? Żeby to zakończyć. Możemy podejść? Już kończę. Musiałem wkroczyć. Wyrwałem Joshowi broń i zastrzeliłem go. Co pan wyprawia? Chcę rozłożyć sprawę. Może pan trafić do więzienia do końca życia, rozumie pan? Tak. Nikt panu nie wierzy. Wiemy, kto nacisnął spust. Pański syn zeznał to pod przysięgą. Jeśli to twój pomysł, stracisz uprawnienia. Nie wiedziałem o tym. Zastrzeliłem Josha. Jakim cudem? Stał pan 20 metrów dalej po drugiej stronie wozu. Kłamałem. Teraz mówię prawdę. Dlaczego nie przyznał się pan wcześniej? Kłamie. Nie jestem z siebie dumny. Naraziłem syna na mnóstwo cierpień. Nie jestem pańskim adwokatem, ale radzę, by pan zamilkł. Nie ma mowy. Spiszemy zeznania. Jest aresztowany? Jeśli tak, wnoszę o wycofanie zarzutów przeciwko mojemu klientowi. Nie można mieć wszystkiego. Co się tu dzieje? Daj nam chwilę. Thank
Lyman go nakłonił. Nie zaplanowali tego. Dojrzał szansę i przyznał się. Niewinnie go. To katastrofa. Nawet jeśli to była zmowa, jeśli ojciec i Lyman zaplanowali to, za nic im tego nie udowodnimy. Możemy zapomnieć o unieważnieniu procesu. Jutro mieliśmy wygłosić wystąpienia końcowe. Jeśli poprosimy o odroczenie, podpadniemy łapie. Słyszeli, jak ojciec się przyznał. Chcą wiedzieć, co dalej. Spiszemy zeznania Parksa, a potem porównamy ze wszystkim, co dotąd powiedział. I zestawimy z dowodami. Rozerwiemy go na strzępy. Zeznał pan, że nie zauważył broni, póki nie wystrzeliła. Zobaczyłem broń w jego ręku i zabrałem mu. Zaatakował mnie, a ja wtedy strzeliłem. Groził mojemu synowi. Był zepsuty, brał narkotyki. Strzelił, dał broń Colinowi i zaczął robić sztuczne oddychanie. Widziałem, że się kręcą koło pick-upa. Nie zaniepokoiło mnie to. Powieść to na tablicy. Weź niebieską. Pomarańczowe te rozbieżności w kwestii ofiary, niebieskie w kwestii wypadku. Nazywał go zepsutym. Jest coś o tym we wcześniejszych zeznaniach? Strona 26. Czy syn kłócił się z Joshem? Odpowiedź. Przyjaźnili się, grali w jednej drużynie. Josh wpadł do nas na kolację. Idealnie. Zestaw to z uwagą, że był zepsuty, ćpał i tak dalej. Kontynuuj. Wyrzucili go z drużyny. Gdyby nie mój syn, nie przyjęliby go do tej. To prawda? Były problemy? Szkoła zaprzecza. Rodzice twierdzą, że odpadł. Dziewczyna to potwierdza. Nie został wyrzucony. O co chodzi Russellowi? Starałem się załatwić to tak, żeby nikt nie ucierpiał. Nie chcę stracić pracy. Dlaczego miałby pan? Wykreśliłem Josha. Miałem powody. Przy obecnym nastawieniu mogłem zostać oskarżony o dyskryminowanie mniejszości. A konkretnie? Podejrzewałem, że Josh był gejem. Lub eksperymentował. Widziałem go z zawodnikiem przeciwnej drużyny. W zaparkowanym wozie. Znał go pan? Nie. Zrobiłem to dla jego dobra. Jego dobra? Nie jestem uprzedzony, ale to szkoła sportowa. Z kim wtedy graliście? Z Cumberland. Zaangażowany? Dosłownie. To zmienia sprawę. Założyliśmy, że poszło o dziewczynę. Colina. A może Josh chciał odzyskać chłopaka? Groził, że powie dziewczynie swojej ex. Biedaczka. Głowa mi pęka. Ale to wiele wyjaśnia. Włącznie z tym. I daje nam motyw. Zabił, żeby zataić związek. Ojciec mógł wiedzieć. Jeśli to prawda. Jeśli. Trener nie widział tamtego. W drużynie jest 15 graczy. Statystycznie dwóch, trzech może być gejami. Znamy odpowiedź. Musimy być pewni. Pogadajmy z rodzicami. A z Colinem? Skłamie. Nic nie podejrzewałam. Ale kiedy powiedzieliście mi o Joshu, wiele spraw zaczęło pasować. Na przykład? Kiedy Brooke z nim zerwała, najbardziej cierpiał z powodu tego, że to poróżni go z Colinem. Uwielbiał z nim przebywać. Teraz to widzę. I see that now.
To jego ulubiona koszulka. Gdy zamykam oczy i myślę o nim, widzę go w niej. Myślałam, że dostał ją na obozie. Ale nie. Należała do Colina. Podejrzewamy, że wasz syn jest gejem. Muszę powiedzieć o tym ławie. Zaczną sądzić, że przyznał się pan, by chronić reputację syna i swoją. Proszę przestać kłamać. Nie pomaga pan synowi. Wiem, co próbujecie zrobić. Jeśli wspomnicie o tym w sądzie, powiem, że załadowałem broń, wziąłem ją na ognisko i kiedy zobaczyłem ich razem, podszedłem i zastrzeliłem Josha. Możecie zamknąć mnie już teraz. Nie chciałem procesu. Nie pójdą na układ, a przysięgli czekają na wyjaśnienie. Musi zeznawać. Wykorzysta to, by dać sobie solidniejszy motyw. Musisz wytknąć mu każdą rozbieżność. Pokazać, że przyznał się, by chronić syna. To ryzykowne. Ktoś może mu uwierzyć. Tylko syn może go zdyskredytować. Powołajcie go lub wycofajcie zarzuty. Wycofajmy zarzuty. Nie mówił poważnie. Ja mówię. Aresztujmy ojca pod zarzutem morderstwa. Chłopak nie pozwoli na to. A jak nie zależy mu na ojcu? Zależy. Martwił się o tę broń w schowku. Nie będzie go można powtórnie sądzić. A w najgorszym przypadku posadzimy niewinnego i zwolnimy winnego. Wycofujemy zarzuty przeciwko Colinowi. Ojciec przyznał się do zabicia Josha. Zrzeka się prawa do procesu. Spędzi resztę życia w więzieniu. Sędzia nie zgodzi się. To jego przyznanie się do winy. Zgodził się na dożywocie bez prawa do wcześniejszego zwolnienia. Mówiłeś, że nie pójdzie. Wiedziałeś, że się przyzna? Nie. Nie było zmowy. Co poradził ci adwokat? To, co radzę każdemu. Milczeć i nie obciążać się. Teraz też mu radzę. Nie wiedziałem. Złożysz zeznanie? Słyszałaś. Nie jest oskarżony. Nie potrzebuje adwokata. Zamknij się. Co tu robisz? W porządku. Jesteś wolny. Dlaczego to robisz? Nie pójdziesz siedzieć. Nie zrobiłeś tego. Dobrze ci radzę. Zamknij się. To moja wina. Bo nas przyłapałeś? Masz przed sobą całe życie. Powiem prawdę. Nie, nie wtrącaj się. Już dobrze. Nie jest dobrze. I nie będzie, jeśli wyjdę nie mówiąc słowa. Nie chcę żyć w kłamstwie. Zrobiłem to. Zabiłem go. Opowiedz nam. Tata nas przyłapał. Wszedł do mojego pokoju. W dniu, w którym zabiłeś Josha? Wściekł się. Wrzeszczał. Josh nie chciał wyjść.
Bał się, że coś mi zrobi. Ale tata wyrzucił go. Zrobił ci coś? Nie chciał rozmawiać, nawet nie spojrzał. Poszedłeś tam z zamiarem zabicia Josha? Nie, stało się. Tak jak to między nami. Nie mogliśmy temu zapobiec. Znałeś go od zeszłego lata. Poznaliśmy się na obozie, tam się to zaczęło. Myślałem, że skończy się razem z latem. Ale przeniósł się do mojej szkoły. Trochę za moją namową. I wpadłem w paranoję. Nie chciałem, żeby ktoś się domyślił. Nie chciałem być gejem. Co się stało tamtej nocy? Josh powiedział, że wyjeżdża. Planował ucieczkę? Samo wyszło. Chciał, żebym z nim jechał. Wyjedźmy stąd. Mamy wóz. Był odważniejszy. Niczego się nie bał. Nie rozumiał, jak mogę mieszkać z ojcem. Będzie dobrze. Nie. Gwiszcz na swojego starego. Zabiłeś, bo się wstydziłeś? Nie. Gdybym tego nie zrobił, wyjechałbym z nim. Może nie tej nocy, ale wyjechałbym. Kochałem go. Tylko tak mogłem to zakończyć. Nie strzelisz do mnie. O jaki wyrok wnosi oskarżenie? Przyznał się. 12 do 20 lat za zabójstwo z prawem ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Obrona przyjęła warunki. Oskarżony pozostanie w więzieniu stanowym. Dałbym wszystko, by móc cofnąć chwilę, w której was zobaczyłem. Wszystko. Kocham cię. Ja też cię kocham. Dobrze się bawiła? Większość przespała. Jutro pobawi się prezentami. Tym od ciebie. Dziewczyny lubią bryki. Tak cię poderwałem. Dla tatusia. Co to? Otwórz. Skąd je wziąłeś? Od twojego taty. Zrobił mi odbitkę. Jaki szczęśliwy. Ty też. Chłopcy lubią zadowalać ojców. Naprawdę fajna kolejka. Byłeś słodki. Powinniśmy mieć synka. Wiesz, jak się to robi? Nie mam pojęcia. Boli mnie głowa. Zamknij się.
Wersja polska dla TVN ITI Film Studio. Tekst Dorota Gałczyńska. Czytał Jacek Brzostyński.